Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden. Biden, no to jest, nie jest prezydentem, który potrafi podejmować decyzje. Jest to kreatura z bagien Waszyngtonu. No i widać, że on tam całe życie spędził po prostu przy korycie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szejeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No podejmowanie decyzji, no to jest taka, to jest esencja każdego przywódcy. No, a już w szczególności prezydenta. No Decyzje są podejmowane na każdym szczeblu, no ale na szczeblu prezydenckim, no to ma nieprawdopodobne znaczenie, że to trzeba podejmować prawidłowe decyzje, no i szybkie decyzje. Doradcy, pomocnicy mogą doradzać, mogą proponować, no ale ostatecznie, no to jednak przywódca musi podjąć tą decyzję. Biden teraz się uczy tego po 50 latach przy korycie. No w sumie socjaliści no to dają go w odstawkę. On w zeszłym tygodniu no to właśnie powiedział, że ma raka. Teraz puszczają, że był ma COVID-a. Także już w zasadzie on tam się oczekiwał, że będzie startował na drugą kadencję, ale teraz już komuniści szukają zamiennika. Także, że idzie na dawno ustaloną pozycję. Biden no jest krytykowany. Jest krytykowany za brak tego, że nie jest dobrym przywódcą, nie jest dobrym liderem, no i że nie potrafi decydować. No on, dlatego go wybrali, że nie potrafił decydować. To jest marionetka, to jest po prostu marionetka pociągana sznurkami i on się czasami mówi to, co nie ma napisane, no wszystkie te wpadki, kiedy czyta z monitora, jak ma, czasami to mówił, następna strona tego rodzaju rzeczy. To jest, może go trochę zaskoczyło te jego decyzje, bo jedne z pierwszych decyzji, no to był, pierwsza, no to było zamknięcie tego rurociągu z północy na południe Stanów Zjednoczonych, no to była jedna wielka głupota. Druga wielka głupota, no to był Afganistan, no to jest kompletna jedna wpadka, a trzecia jedna wielka głupota, no to była ten zbudować z powrotem lepiej Amerykę, te trylionowe komunistyczne rozdawnictwo. Także to wszystko zrujnowało całą sytuację Ameryki, no i administracji Bidena. No i teraz on w zasadzie się boi podejmować decyzji. Widać to na przykład na przykładzie tych wszystkich taryf i ceł międzynarodowych, czy nawet tych pożyczek studenckich, które w zasadzie są obiecywane studentom, że mają być zlikwidowane, no ale to jest kosztem wszystkich innych podatników, no bo komuniści jedynie jak mogą zdobyć głosy, no to jest przez rozdawnictwo, no ale też nie podejmuje decyzji. Wszyscy socjaliści się wściekają, że nie ma rozdawania tej kiełbasy. No i wszyscy naokoło dostają szału, bo nie po to go wsadzili na stołek, żeby teraz administracja była jaka jest. Poparcie dla Bidena, no to jest poniżej 30%, czyli w zasadzie 50% Republikanów to z natury nie popiera Bidena, no ale jeżeli jest 30%, no to w zasadzie z tej połowy, no to możemy sobie wyobrazić, że spora część, 40% demokratów jednak nie popiera swojego szefa. To jest Biden, no to jest taki, można powiedzieć,
obraz czy odbicie w lustrze Baracka Muhammeda Obamy. No Obama, no to też to takie stworzenie, tak kreatura Waszyngtonu, zawodowy działacz społeczny, później wypchali go na prezydenta. Bidena podobnie, zawodowy polityk, też go wypchali na prezydenta. No i ten brak decyzji, no to w obydwu wypadkach przy Obamie i przy Bidenie pozwalał na to, że oni byli przepychani. Oni po prostu nie podejmowali decyzji, najmniej szkodzili, to nikt ich tam nie eliminował i wszystkie te przetasowania, co były, no to oni wypływali jak gówno po prostu na wierzch. Także i Biden, i Obama po prostu osiągnęli szczyty właśnie przez niepodejmowanie decyzji. Nigdy nie byli kontrowersyjni, zawsze przytakiwali. Także z Barackiem, z Obamą, no to było to samo również z Afganistanem. W 2009 roku nie podejmował tej decyzji. No Biden ciekawe w książce, o swojej książce opublikowanej, no to tłumaczył, czy tam pisał, że doradzał Obamie, że tłumaczył Obamie, mówi, tylko patrzcie na swoje instynkty. No tak mówił, że on mówił i twierdził, że decyzje muszą być podejmowane szybko i on powiedział, że on się nauczył tego przez lata. No i niby, że Biden tłumaczył Barackowi Obamie, że jako prezydent on będzie musiał podejmować decyzje, nawet jak ma tylko 70% informacji. No to jest ciekawe, dlatego że no, takie podejmowanie decyzji, no to dużo normalnych ludzi rozumie, że nie można mieć 100 informacji, no ale jest ciekawe, że Colin Powell, no to murzyński republikanin, generał w armii amerykańskiej, który później w zasadzie zdradził konserwatystów na rzecz demokratów, może zawsze był demokratą, a po prostu po linii politycznej starał się wejść na górę, dlatego udawał, że jest konserwatystą. No ale w każdym razie on jako żołnierz, jako przywódca, no to miał taką teorię 40-70, czyli mówił, że przy podejmowaniu decyzji, jak ma się 40%, no to jest za mało, żeby podjąć decyzję, no a jak ma już się 70%, no to trzeba podjąć decyzję, już nie można dłużej czekać, także te brakujące 30% nie ma znaczenia. Także no ale to takie standardowe rzeczy, to są takie prawdy oczywiste, ale pomimo wszystko, nawet jak Biden ma te 70% informacji, no to on nie podejmuje. On nie jest przywódcą, on jest tylko tym, który był trzeci czy czwarty idący z tyłu za przywódcą i nie był ten, co przeciera ścieżki i szlaki, on po prostu nadąża za przywódcami. To jest bardzo ważne. W wypadku prezydentów, no to jest bardzo ważne. Ciekawe, że jak zapytali żonę Roosevelta, Eleanore, o czym myśli prezydent Roosevelt, no to Eleonora powiedziała, że jej mąż nie myśli, tylko podejmuje decyzje. Także to jest takie bardzo, bardzo ważne. Truman no też miał ciężkie czasy, no w sumie po 4 miesiącach po tym, jak został prezydentem, no to musiał zdecydować, czy rzucać te bomby na Hiroshimę, na Nagasaki. No, miały być rzucone w sumie na inne miejsca, na inne miasta, ale dlatego, że były tam problemy atmosferyczne, pogodowe, no to dlatego bomba została rzucona na Hiroshimę. Nigdy Amerykanie nie starali się rzucić na Tokio, to jest bardzo ważna sprawa, że trzeba pamiętać, no i trzeba pamiętać, że jedna bomba
nie spowodowała tego, że Japończycy się poddali. No i potrzeba było Nagasaki, żeby Japończycy się poddali, tak? Także każda krytyka, po co Ameryka rzuciła bombę, czy dwie bomby, no to trzeba pamiętać, że jedna nie starczyła, trzeba było dwóch. No i że nie skasowali Tokio. No tam były naloty dywanowe, było dużo pożarów, ale nie było bomby atomowej. No ale Truman musiał zdecydować. Później Truman musiał zdecydować o tej operacji Berlin w tym czasie, kiedy Ruscy w zasadzie zrobili blokadę, no to Ameryka zrobiła te przewóz tych samolotów i Berlin zachodni zawsze był wolny. Później Truman musiał decydować o południowej Korei, no to była wojna z północną Koreą. Później musiał decydować, czy usunąć generała Douglasa MacArthura. No to także to dużo było decyzji. Biden teraz ma dużo mniejsze decyzje do podejmowania. No, ale i się z tego w sumie nie wywiązuje. Johnson też jako prezydent, no to miał dużo rzeczy do decydowania, no, ale Johnson właśnie, jak mówił Trumanie, no to właśnie powiedział, że Truman, no to jak już podjął decyzję, no to w zasadzie nigdy się nie cofał i nie rozpatrywał, czy podjął dobrą decyzję. No, Johnson miał ten problem, że zawsze zastanawiał się, co by było, gdyby było. No i teraz tak jak Truman miał tą możliwość, że wiedział, że podejmuje decyzję, no i że ona była prawidłowa, na dobre i na niedobre, także nie miał tych rozterek. Biden, nie wiem, czy on ma jakiekolwiek jeszcze rozterki. Biden po prostu chyba w ogóle nie kontaktuje. Biden udaje, że jest prezydentem. Demokraci udają, że Biden jest prezydentem. Teraz na razie jest przygotowanie do tych wyborów międzyprezydenckich, czyli w drugi wtorek listopada 2022 roku. No dużo się rozstrzygnie. Rozstrzygnie się to, czy kongres ciągle będzie w rękach socjalistów, czyli Izba Reprezentantów i Izba Senatu. No będzie wielkie poszatkowanie. Widać, że nawet demokraci zdają sobie z tego sprawę. No oni tyle tylko, że przez ostatnie 60 lat oni zwyciężają, przegrywają. No i Amerykanie w zasadzie utracili wolny rynek, utracili konstytucję. Także Aleksandra Ocasio-Cortez, ona się szykuje na prezydenturę za 8-10 lat. Ci wszyscy komuniści, młodzi komuniści też na razie sobie odpuszczą te 4 czy 8 lat, ale zaatakują znowu za 12. No tyle tylko, że Amerykanie, konserwatyści muszą po prostu przestać walczyć uczciwie. No w sensie takim, że muszą walczyć tak jak komuniści, bo większość Amerykanów konserwatywnych, no to niestety ujmuje się honorem i mówią, że te takie działanie komunistów to są poniżej godności republikanów i konserwatystów, no ale to musi się zmienić. To się musi zmienić, no i cała Ameryka w sumie musi wrócić do normalnych. No ale to trzeba zacząć od rady szkolnej, to trzeba zacząć od rady miejskiej, to trzeba zacząć na jakimś takim podstawowym, lokalnym poziomie. Później to wszystko musi przejść na poziom miasteczek, miast i najróżniejszych metropolii. Inaczej nie da rady. Inaczej to ci komuniści, jednak ta mała mniejszość komunistyczna po prostu opanowała Amerykę. No i trzeba z tym wszystkim walczyć.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się w Ameryce dzieje. Jeden wielki bałagan, prezydentura to jest jeden wielki syf. Zmiany nastąpią, my musimy się tylko martwić na to, co nam komuniści sprezentowali. A sprezentowali wysoką cenę i wielką inflację. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No musicie się zastanowić, kto spowodował wysokie ceny i wielką inflację naokoło i odpowiednio głosować. Zdrowia dla normalnych.